Hej, cześć, witajcie mukanie was w kolejnym odcinku z The Last of Us. Dzisiaj kontynuujemy trochę później, ponieważ wyłączyło mi się nagrywanie, w ogóle komputer mi się wyłączył. No i 10 minut nagrania się usunęło, przez co was przepraszam. I to co było, to Roberta tylko spotkałem. Teraz go zabiła, spotkaliśmy Marlin, czyli przywódczynię świetlików. I teraz idziemy po Eli, czyli po przesyłkę, którą mam przenieść w zamian za broń, którą sprzedał Robert dla świetlików. I 10 minut was tylko minęło, to nie jest za dużo, naprawdę tam nic nie było takiego, tylko że dwóch typów zabiłem, znaczy trochę więcej, no ale to był taki wielki fail. I tylko to, i was bardzo za to przepraszam. Ale kontynuujemy. O, tu jesteśmy pod mostem. Stamtąd przyszliśmy, bo wojskowi idą. O, stąd przyszliśmy, patrzcie. Tu już jest zamknięte. No. I stąd przyszliśmy. Więc to niedużo straciliście. No ale czemu to mi się zrobiło, to ja nie wiem, wam powiem. I tu teraz są strażnicy, czyli musimy albo przejść po cichu, albo możemy ich załatwić. Ja spróbuję to zrobić po cichu. Nie? No. Kurde, przepraszam, że mi się usunęło to nagranie, no ale nie mam na to wpływu. Czasem się tak robi, wam powiem, wiecie? Dobra. No co ja robię? Krzyczę. Marlin jest w ogóle postrzelona. Dobra, dla mnie jakieś rzeczy do potem robienia. Znaczy składniki, tak bardziej można powiedzieć. Tak? A ilu? Jeden, na dole jest jeden. Tu na moście jest jeden, tu jest jeden, no co? Nic nie zyskasz zabijając mnie. Ja ciebie tylko przyduszę. Ja nie zabiję. A to ten skurwysyn. Ty to nazywasz Bogiem? Ty to już ty Bogiem, wyobraź to sobie. I mamy takie ostrze, zdobyłem, przez które się można wrogów szybciej zabijać. Nie tylko wrogów, znaczy głównie wrogów. I potem tych klikaczy, przed którymi trzeba cicho chodzić i na których trzeba właśnie uważać, bo oni ciebie głosem wyskują, ich na przykład z ręki nie można być, trzeba mieć albo pałkę, albo coś innego. A jak się właśnie nie ma pałki albo czegoś innego, cicho i skutecznie, to trzeba ich od tyłu zachodzić, nie? Dobra, zaraz sam przyjdzie stąd. I widziałem, że wolicie te ubranie jak noszę, wiecie? Mi też się tak bardziej trochę podoba, lecz w cutscenkach i tak jest jego ubranie takie. Jest jego ubranie podstawowe. No, nie umiałem się wypowiedzieć. Dobra. Szybko do środka. Po cichu nam na górze poszło, to fajnie. Ja tak większość misji tu próbuję robić. Podobno do Riany dla mnie, wiecie? Może na niej była wzorowana.
Jak się trzymasz? Chyba dobrze. Resztka mi sił, ale dam radę. Jesteśmy już blisko. Dobrze. Uwaga! Obowiązuje godzina policyjna. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Co będziemy szmuglować? Pokażę ci. Uwaga! Obowiązuje godzina policyjna. Osoby... Tak wcześnie? Ciekawe, co robisz. Joel, pomóż mi. Oczywiście. Hej, hej, hej. Chodź tu, wstawaj. Odpieprz się od niej. Hej! Puść ją. To jest Ellie. Zaczęliśmy teraz werbować dzieci. Ona nie jest świetlikiem. O rany. Co ci jest? Spokojnie, wywiżę się z tego. Sprowadziłam pomoc. Ale nie pójdę z tobą. W takim razie ja też zostaję. Ellie, nie dostaniemy drugiej szansy. Ej, chodziło o nią? Moi ludzie będą na was czekać przy ratuszu. To spory kawałek drogi. Poradzicie sobie. Odstawiacie ją, wracacie i broni. Nie poradzę. Dwa razy więcej broni. A powiesz nam, gdzie ją trzymacie? W naszym obozie. Ruszymy stąd dopiero, jak ją zobaczę. Pójdziesz ze mną. Obejrzysz sobie broń, a ja się opatrzę. Ale ona nie może iść do tamtej części miasta. Joel jej popilnuje. O nie, nie, nie podoba Gówno, mi się to. Nie zostanę tu z nim. Czemu im ufasz? Byłam blisko z jego bratem Tomim. Mówił, że w razie kłopotów on mi pomoże. To było przed tym, czy po tym, jak was porzucił? Ciebie też zostawił. Był dobrym człowiekiem. Słuchaj, weź ją do północnego tunelu i poczekaj. Chryste. To jest tylko przesyłka. Marlin. Nawet nie próbuj. Będzie dobrze. A teraz idź. Uwijajcie się. A ty, trzymaj się mnie. Idziemy. Pijać? Nie, potem strasznie by się przybliżył. Może dla mnie też się gra. O Jezus, moje, co tu się stało? Słyszałam strzały, ale... Co się stało? Świetliki. Chodźmy stąd, inaczej skończymy agonii. Ellie, to normalne u nich. Ty tu rządzisz. Czekajcie. Dobra, dobra. Musiałam komuś na telefonie odpisać. Tam, nie? Nie, kto tam? Potem będzie nie tam. Tędy. Niko Playgames was pozdrawia. Uwaga! Wspomaganie osobom poszukiwanym grozi karą śmierci. Nie narażę się niepotrzebnie. Natychmiast zgłaszaj podejrzane zdarzenia. Kara śmierci. Dobra. Ja tam często mordę. Tamtędy dostaniemy się do północnego tunelu. No dobra, ale jak tam wejdziemy? Dobra. Daj mi chwilę. Chodź. Eliaszu. Po co mi to teraz dać? Jak się instaluje? Eli? Że ci pomóc?
Eli. Dała radę. Tak. Nielegalna rzecz? Zdarza się. Muglowałeś jej dziecko? No. To mój debiut. A tak swoją drogą, to co cię łączy z Marlin? Nie wiem, no chyba po prostu jest moją koleżanką. Koleżanką? Kumplujesz się z przywódczynią świetlików. Ile ty masz lat? 12? Znała moją mamę. Opiekowała się mną. I mam 14 lat, jeśli cię to w ogóle interesuje. A gdzie są twoi rodzice? A gdzie są w ogóle wszyscy rodzice? Odeszli. Dawno temu. Czyli zamiast siedzieć w szkole, postanowiłaś zwiać i dołączyć do świetlików. Mam rację? Słuchaj, jeśli myślisz, że powiem ci, czemu mnie przemycasz, to się mylisz. Wiesz, za co lubię swoją pracę? Za to, że nie muszę wiedzieć takich rzeczy. Szczerze powiedziawszy, wasze plany latają mi koło tyłka. Świetnie. Też tak myślę. A teraz masz latarkę pryw. Mycz. Co daleko poszło? To tutaj. Jak przytulnie. Dobra, to ja idę w kimę. Pa. Co ty wyrabiasz? Odpoczywam. A ja co mam tutaj robić? Na pewno coś sobie znajdziesz. Stary jest. Daj mi spokój. Masz zepsuty zegarek. Mamrotałeś coś przez sen. Nie cierpię koszmarów. Tak, ja też. Ba. Wiesz co? Nigdy nie byłam tak blisko tego. Pomór! Ciemno. Rasistka. Chyba już nie może być gorzej. Prawda? Czego chciały od ciebie te świetliki? Hej, przepraszam, że tak długo. Ci cholerni żołnierze są wszędzie. Co z Marlin? Przeżyję. Widziałam sporo towaru, naprawdę sporo. Wchodzimy w to? Money. To chodźmy. Himself with fathers. Nie uważasz, że to trochę dziwne, że zlecili nam tę robotę? Marlin chciała sama przeszmuglować małą, ale sytuacja zmusiła ją do wybrania nas. Straciła dużo ludzi, nie miała wyboru. Mam nadzieję, że ktoś z nich żyje i nam zapłaci. Na pewno. To Jezu, pysk. Można tu wejść? O! Chodźcie. Widzicie? Już jeden i srebrny znaleziony. Świetnie. Brum. Kto będzie tam na nas czekał? Ponoć grupa świetlików przyszła po nią aż z innego miasta. Dziewczyna musi być kimś ważnym. Kim ty właściwie jesteś? Córką jakiejś szychy czy coś takiego? Coś w tym rodzaju. Ile to jeszcze potrwa? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka godzin dotrzemy na miejsce. Eli, jak tylko stąd wyjdziemy, masz się nas słuchać i nie oddalać. Tak, oczywiście. Okej. Wejdź na górę i sprawdź, czy droga wolna. Już się to robię.
Czekaj, patrol przed nami. Dobra, możemy iść, wychodź. Normalne, że patrolują. Chodź, mała. Patrz pod nogi. Ten deszcz na mnie błaga. O, rany. Wyszłam na zewnątrz. O. Chodź! Ty, nie wchodź we mnie. Na dole, na górze leje, w środku nie. U mnie by też mogło wpadać. Ostatnio padało, ale już nie pada. Ale zimno się już u mnie robi, dzięki Bogu. Tylko bez numerów. Ruchy. Odwróć się, na kolana. Sprawdź ich, złożę raport. Ręce na głowę. Która mile z 12. Przejęliśmy 3 włóczęgów. Przyjęłam. Puść nas. Zobaczysz, że nie pożałujesz. Zamknij się. Weź tego gówna. Mhm. Za ile będą? Parę minut. Myślałam, że tylko ich obezwładnimy albo coś. O kurwa. Patrz. Chryste Panie. Marlina o tym wiedziała? Po cholerę szmuglujemy zarażone dziecko. Nie jestem zarażona. Nie? Skaner kłamie? Mogę to wyjaśnić. No to lepiej się z tym pośpiesz. Popatrzcie! Nie obchodzi mnie, jak się zaraziłaś. To ma 3 tygodnie! Przemiana następuje w 2 dni, więc przestań pieprzyć. Ma 3 tygodnie! Przysięgam. Czemu by was wystawiała? Nie kupuję tego. O cholera. Tez. Chodą. Chodą! Też się dowalili. Okej, na mój sygnał ubiegniemy. Sygnał. Uciekamy. Okej. Teraz. Nogi. Ruchy, ruchy! Trzymaj się z dala od tych światła. Dobra, nie widzą nas. Eli, znowu musimy pobiec. Gotowa? Jasne. Tak. Cholera. Pełno ich tutaj. Dobra. Co macie przez ranę? Żołnierze, tam. Widzę ich, widzę ich. Musieli się przedostać. Sprawdzić okopy. Trzymajcie się z tyłu. Nic tutaj nie widzę. Na pewno będzie przeszli? Nie rozciągnij się. Nie dajcie się zauważyć. Chodź, mała. Trzymajcie Joela. Teraz
oni mnie widzą? Trzeba zresetować się może. Już mnie wysadziło. No zabij. No strzelać nie umiesz. No, trzeba na nowo to zrobić. Ale czemu to się nie udało? Zawsze mi się udawało. Słyszę ich przed nami. Naprawdę. Mam ich zastrzelić. Słabo. To wam powiem. Słabo. Że nas widzą. No i kurde, zabili mnie i tak mnie dalej widzieli, no co? Świetnie. Kurwa, nabojem się zostały. Wszystki debile. A tak się, a zawsze mi się udawało przejść tam. Nigdy mnie nie zauważyli. Trochę fail, no ale... Jakby to nie było nagranie, to wejść, to jakoś może jeszcze ten... A to już się nagrywa, nie? Cholera! Kolejny patrol, ostrożnie! Pełno ich tutaj. Ciekawe, jakich ominiemy. Nie zauważyli nas. Chodźmy naokoło. Jak to wygląda? Słabo. Za dużo ich też. O rany. O cholera. Są z nami w środku. Odwróć ich uwagę. Kolejne latarki. Ja tam uciekam. Dzisiaj, jak widzicie, odcinek pełen failów. Ale czemu tak dzisiaj mi nie wychodzi? Zawsze wszystko dobrze szło. Dzisiaj jest wręcz gówniany. Tak, to się przyda. Trzymaj się blisko. Przynajmniej już nie mokniemy. Dobrze, przyszło. Cholera jest. Chciałem to spokojnie przyjdzie tutaj. Jak sytuacja? Myślę, że tędy się przeciśniemy. Pewnie tak. Cholera! Kolejni żołnierze. Cel wciąż na wolności! Koniec poszukiwań, wracamy do sektora 11. Chyba nas nie widzą. Przyjąłem. Powodu! Nie wychodźcie z cienia. Czemu coś tak zrobiło? Sorki za to, ale... No ja tego nie kontroluję, bo zawsze mi się udaje, a tu jakoś mi się nie udało. Dobra. Szukamy. Exploring. Jest bezpieczni? Nie. Dobra. Wciąż się tu kręcę. Ammo. Joel, zobacz, czy jest tu coś, co nam się przyda. Jasne, szefie.
szefowi. Chyba powinieneś powiedzieć. Panie szef. Tess, tutaj. Pójdziemy tą rurą. Chodź. Możemy przejść tędy. Nie oddalaj się, Eli. Okej. Okay. Się oddali, się będzie dupa z przodu. Wow, czekajcie, czekajcie. Zbieramy się. Wzywają nas z powrotem. Wracamy pod mur. Musieliście kontynuować załadunek. Ruszać się. Chodźcie. Dobra. Chyba już poszli. Słuchaj, jaki był plan? Załóżmy, że dostarczymy cię do tych świetlików. I co dalej? Marlin powiedziała, że mają własną strefę kwarantanny. Z lekarzami, którzy wciąż szukają leku. Znamy już tę śpiewkę, co też? A to... To, co się ze mną stało, jest kluczem do tej szczepionki. O Jezu. Tak powiedziała? Na pewno tak powiedziała. Weź się odwal, nie prosiłam cię o to. Ja też nie, też. Co my tutaj robimy, do cholery? A jeśli to prawda? Żartujesz. Co wtedy, Joel? Dotarliśmy aż tutaj, więc dokończmy misję. Mam ci przypomnieć, co tam na nas czeka? Rozumiem. Pitch. Tędy. Jeśli pójdziemy przez centrum, dotrzemy do ratusza przed świtem. Okay. Miejmy nadzieję. Teraz jesteśmy już na wolności. Nie ma tu patroli, nie ma niczego, tylko są klikacze, biegacze i tym podobne. Aż kolejni już nie żyli wrogowie. Nie żywi, leży. Ale wielka. No. Co się stało? Tereny wokół strefy kwarantanny zostały zbombardowane. Chcieli zabić jak najwięcej zarażonych. Co to do cholery było? Tess, słyszałaś? Tak. Ale to było daleko. Jesteśmy bezpieczni? Chwilowo. Chodźcie. Chwilowo. Przynajmniej powiedziałeś na paczajtach. Cholera. Ale... Tak ta półka się łama, nie? O, jest i nasz ratusz. Tak, musimy ominąć ten bałagan. To ma być centrum miasta? Raczej to, co z niego pozostało. No. Tutaj. Chodź, może tam coś jest. Dla mnie. Znalazłaś tam coś? Nie. Szukaj dalej. Butelkę i ten to weźmiemy sobie butelkę. Teraz trzymaj się blisko Tess. Kurde, nie wiem jeszcze jak apteczki się robi. Dobra, ale idziemy. Mały prysznic, czekajcie. Ej, Tess? Idę. Go rozszarpało. Umarł niedawno. Być może. Lepiej stąd chodźmy. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że to wciór źle. Ale jak tam sobie chcecie. I podobno kilku moich widzów, którzy pisali komentarze pod filmem z Was,
grali już w The Last of Us, czyli fajnie. Jak ktoś z was już grał. Ale to nie oznacza, że nie możecie u mnie oglądać. Cholera! Wygląda na to, że zginęli czekając na wsparcie. Kurwa mać. Klikacz. Co mu się stało z twarzą? Tak, ale miałeś kilka lat po zarażeniu. Czy oni w ogóle coś widzą? Nie. W pewnym sensie. Wykorzystują falę dźwięku. Nie to pewne? Tak. Jeśli zaczną klikać, musisz się schować, inaczej cię namierzą. Cholera! Mam wrażenie, że ten budynek zaraz się zawali. Nagrywam. Dobra, jestem. Wracam się. Prowadź spokojnie. Uwaga na głowy. A tu cięć nie mogę robić. To nie ma cięć. Wszystko super. Wszystko jest super. Nie, no super, super. Świetnie. Polecam, bo ma 10, ja już terminator. Pomóż mi z tym. Pomóż. O kurwa, klikacz. Było blisko. Nic nie jest? Nic mi nie jest. Poszukajmy jakichś zapasów. Ile łamu. Rany! Ale to była jazda! Nie trzeba podnieść się. O tak. Tabletki zbieramy i jak mamy tabletki, to widzicie, możemy ulepszyć rzeczy. Ja będę chciał iść zdrowie, tryb nasłuchiwania, szybkie leczenie, nie? I może drżenie broni. Czyli wszystko będę po jakimś tam próbował jakoś to systematycznie i równomiernie rozwijać, więc zobaczymy ile... Opatrz ranę. Dzięki. Dobra. Popatrzę chętnie. I czym większa rana, tym dłużej, nie? No i mamy to. I tak możemy otworzyć te drzwi, nie? O! Najsik! Nice! Ło! Ludzie! Znaleźliśmy w taki pewny sposób skład taki dla nas. Nice! Było dobre rzeczy zdobyliśmy, jak właśnie 10 tabletek, 25 części. No kurde, kurde, jamo. Chodźcie, musimy się stąd wydostać. Chyba nie tędy. No może? Ja się sprawdzę, co tutaj jest. O Jezus Mary. Co się z nim stało? Sam ci nogę chyba zahaczył, nie? Zobacz. Jezus. Jezus. Damn. Sprawdź, czy jest przejście. Lega mi się chce. Do łazienki, ja cięcie nie mogę robić. Tak, już dochodzimy do końca odcinka, to... Czysto. Chodź, Eli. A, ja to co? No chodź! I już. I proszę. Okej. Okay. Ja... Chodź. Dzięki. Okej. Klikacz?
Miller. Szybko, szybko, szybko! Przy w ogóle trzeba po cichu chodzić, nie? Kto staniemy się po rusztowaniu? Dobra. To by było Seczka. Na tyle. Eli, nic ci nie jest? Poza tym, że mam pełno w gaciach? Nie, w porządku. W drogę. Za moment. Bardzo. W ogóle nie jestem. Dobra, drogę. W ogóle nie jestem głośny. To było cicho. To było sniki, sniki. To jakieś szaleństwo. A cholera. Tylko nie patrz w tu. Co? Chyba żartujesz. Ja bym się zesrał. Chodź, Eli. Tak. Ratusz jaki złoty, nie? Patrz tu. Patrz tu. Wszystko jest fejka. Dzięki Bogu. Rewolwer. Pójdę to sprawdzić. Zostań z... No i mam teraz rewolwer. No i w taki sposób możemy zmienić broń na rewolwa. Gra nam każe wyposażyć w ogóle. I don't know why, but... Fuck this. Shit. Słuchajcie, no dalej jest... Klikać, biegać, biegać... Klikać. I ja muszę zejść na... Ja się trochę digam. Bo kiedyś mi się nie udało to za pierwszym razem. Pewnie teraz mi się też nie uda za pierwszym razem. O, to jest mocniejsze. Wiecie, co by się najlepiej zrobiło? Klikać! Wypierdzielaj! Patrzcie! Dobra, chodźcie na... Jest. Dobra. Udało się. To i tak by było trzeba tak zrobić, bo tu ja nie umiem tego zrobić. Nie umiem tego zrobić po cichu. A klikacza najlepiej... O, kolejny ammo do rewolweru.
A klikacza najlepiej jest rozwalić poprzez strzelanie w niego. O, ile mam do rewolweru, ludzie. Nie musiałeś tego robić, przyjaciele. O, botanik. A ja mam pewne życie. No tak, bo naprawdę oni sami nie zrobili. Szukamy co? Znaczy na pewno to się da zrobić po cichu, ale nie w moim przypadku. Dobra, ile minut mamy? 40. Okej, to się dostaniemy na górę i zaraz kończymy odcinek. Ile łamo, Jezus Mary. Normalnie bóstwo dla mnie. Ciągnij malina. Dobra, teraz idź. Dobra, czekaj. Przez chwilę pieprza, więc musiałem ją naprawić. Jedynie w taki sposób można. Widzisz? Nic mi nie jest. Potem się coś okaże innego. Jakie te? Wszystko jest. Nie ma co zwlekać. A ten? Jest przejście. Uwaga na plecy. To zwierzęta jeszcze żyją? Nie no, żarty, psy już widzieliśmy. Jak odzyskamy dron, powinniśmy zrobić sobie małą przerwę. Dawno się. Małą przerwę? Ty wciąż powtarzasz, żeby nie zwracać na siebie uwagi. A ty zawsze mnie ignorujesz. No, nie w tym razie. Uwierzę, jak zobaczę. Widzisz też. Z siebie kłamczucha. Co, ale nie chcę ci ufać. Bo tak kłamiesz. No. Tędy. Tak, tędy. Metro. To też będzie trochę zabawa, ale też będzie na samym odcinku. Tylko dojdziemy do checkpointu. Częściej. Pilsy. Nice. Popatrz na rękaw. To świetlik. Tak. Oczywiście. Nie mają łatwego życia ani w mieście, ani poza nim. Dobra, koktajl Mołotowa. Nie no, Mołotowa nie będę rzucał, chodź. Patrzcie, jakie światło się odbija, fajnie takie zrobili. Ma coś tu leży. Przyszli ze strefy kwarantanny. Widzisz? To nie nasi. Dobra, i tu jest już checkpoint. Tam widzisz ich. Cholera! Ta tu jest kilka klikaczy. Boże, już prawie wyszliśmy. Prawie wyszliście. Stawiam tyły. Eli, cokolwiek się wydarzy, masz się trzymać blisko niego. Jasne. Skoncentruj się. Jasne. Dobra. Ale my skończymy sobie w tym miejscu odcinek, więc na tyle w tym odcinku, dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli czemu się sprawdzi, zostawcie 23 łapeczki w górę, będzie fajnie. Zapisujemy sobie grę, tak? No. I mówię dla was, bardzo serdecznie. I...